Na scenie Mysłowickiego Ośrodka Kultury premiera Jak się patrzy. W poniedziałek 12 grudnia zagrano tam arcyzabawną komedyjkę Igraszki z diabłem o odwiecznej walce dobra ze złem. Spektakl był to niezwyczajny. Na scenie aktorzy, kabareciarze, posłanka PO, prezydent Mysłowic i prezydent Sosnowca, radny Sosnowca, perkusista zespołu Mysłowic, dyrektor Mysłowickiego Mosiru, Piotr Kupicha i Marcin Wyrostek. Na dokładkę naczelna ITVM Mysłowice i chór Goods Property oraz dwie panie z Urzędu Miasta Mysłowice. Jaka doborowa obsada, to sceniczne cudeńko wyreżyserował Michał Skiba, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Dochód ze spektaklu zasilił hospicjum Cordis, jedno z największych stacjonarnych hospicjów w Europie. Pan reżyser wyjaśnia, dlaczego pokusił się o reżyserię właśnie Igraszek z diabłem. Nazwa pięknie nam się składa z sytuacją, która w chwili obecnej ma miejsce w hospicjum Cordis. Niewątpliwie jest to instytucja, która potrzebuje pomocy. I my dzisiaj stajemy na scenie i jesteśmy na przekór tej tragicznej sytuacji, jaka odgrywa się każdego dnia w hospicjum Cordis. Tam ludzie ratują życie, a my dzisiaj poprzez grę aktorską próbujemy to życie uratować. Z pewnością zapanowanie nad tak różnorodnym zespołem łatwe nie było, ale zasada graj ta jak chce ta nie obowiązywała. Dyscyplina jest priorytetowa, ponieważ są to osoby z różnych płaszczyzn, są to politycy, artyści, no i zawodowi aktorzy. A ja dzisiaj stoję w roli instruktora, jednocześnie reżysera, więc musimy razem z moją tutaj ekipą Mysłowickiego Ośrodka Kultury, z Natalią oraz Nataszą, dbamy o to, aby ta dyscyplina była, ale ja poprosiłem na pierwszej próbie o jedną rzecz, o zaufanie. I tego zaufania nie zabrakło, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Zaufali mi, a dzisiaj mamy efekty tego zaufania po 5 tygodniach, jak pani zauważyła, prób. Zagrać w takim spektaklu to nie lada gratka, cel szczytny. Warto więc się zaangażować. Jeżeli odmawiano, to z ważnych powodów. Odmawiali ludzie tylko i ze względu na kwestie terminów. Nie mogli wziąć udziału, ponieważ byli zaangażowani w inne działania, dlatego tym bardziej dziękuję tym, którzy za moimi plecami się prezentowali, bo oni ten czas znaleźli, poświęcili się do tego, aby nauczyć się roli, przygotować się, za co bardzo, bardzo im dziękuję. Jest to bez wątpienia najdroższa premiera sezonu. Aby obejrzeć premierę, należało wyłożyć 500 zł, ale co tam, liczy się cel. 500 zł faktycznie na premierę wywindowaliśmy taką kwotę, ale cel jest szczytny i też były dostępne bilety w cenach od 50 zł dnia następnego, czyli będziemy grać o godzinie 17, o godzinie 20. 50, bilety były po 100, 150 od. Ludzie wrzucali tyle, ile mogli po prostu. Nad spektaklem pracowano 5 tygodni. Odbyło się, jeśli dobrze policzono, 5 prób. Tempo więc zaskakujące. Dla niektórych była to pierwsza zabawa w teatr. Może nawet ktoś pomyślałby, że nieco ekscentryczna. Pierwsza, mam nadzieję, że nie ostatnia, ale muszę przyznać, że naprawdę długo pracowaliśmy i początkowo myślałem, że to będzie dosłownie chwila, przyjdziemy na dwie próby, będzie to załatwione, a to jednak jest ogrom pracy i teraz nawet już, tak jak siedzimy w kuluarach, rozmawiamy, musimy docenić to, co robią prawdziwi aktorzy, bo to jest ogromna praca, po prostu ogromna praca. Nie uważam, żeby to był ekscentryczny pomysł, ale to jest pierwsza moja taka sztuka, gdzie trzeba było dać z siebie dużo więcej niż na przykład w polityce. Jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, żeby wspomóc hospicjum Cordis i tutaj nie ma jakichkolwiek hamulców przed tym, żeby bronić się, że ktoś jest politykiem, czy prezydentem, czy samorządowcem. Wszyscy walczymy o jeden cel, żeby wspomóc podopiecznych hospicjum Cordis w Katowicach. Przed nami premiera. Myślę, że zabawa naprawdę jest fantastyczna wśród fantastycznych ludzi. Na razie dobrze się bawimy, a mam nadzieję, że również publiczność będzie zadowolona. Przede wszystkim hospicjum, bo pamiętajmy o celu, który przyświeca temu przedsięwzięciu, w którym bierzemy udział. Zabawa niesamowita, ale pamiętajmy, że pomimo tego, że my od 5-6 tygodni się dobrze bawimy, my robimy to po to, żeby jednak zebrać fundusze, jak najwięcej funduszy na hospicjum. I piękne jest to, że tyle osób, bo tak naprawdę naliczyłam 30 osób, które zaangażowały się w ten projekt na scenie. 20 aktorów z dublerami, 10 chórzystów. Wszystko po to, żeby właśnie uratować to hospicjum. A jest co robić, prawda? I mimo tych 6-5 prób, ogromna walka, intensywne próby, ale mam nadzieję, że się uda. W rolę jednego z diabłów wcielił się Michał Kirker, znany nam skądinąd. Rola udana. Diabeł z niego pierwsza klasa. Czy kogoś naśladował, a może drzemie w nim diabeł, nagle rozbudzony na potrzeby spektaklu? Po prostu trzeba wejść w głąb siebie i znaleźć te cechy, które według nas pasują do opisu bohatera.
wchodzimy do siebie. I tak też zrobiłem. Po prostu popatrzyłem, jaki ten diabeł pierwsza klasa powinien być i jak powinien wyglądać. Na tej podstawie po prostu zacząłem dobudowywać, dodawać i jeszcze raz dodawać. Jak się okazało, pan prezydent, pracując nad rolą, pokusił się o obejrzenie spektaklu telewizyjnego z 1980 roku. Przyglądałem się teatrowi telewizji z lat 80. Tak jest. I na podstawie tej sztuki próbowałem coś z siebie więcej dać niż tutaj z dokumentów. Cały spektakl napisany wyśmienicie. Akcja wartka, dialogi pomysłowe. Najbardziej spodobała nam się kwestia Belzebuba, który rzekł do swego radcy piekielnego: mów dalej, tak mi się miło przy tobie drzemie. Skąd my to znamy, czyżby z autopsji?